No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony, Star Wars Outlaws na moim kanale, zapraszam do oglądania kolejny odcinek. Więc tak, w ostatnim odcinku, no działo się, dostaliśmy zadanie spuścizna, ale my stwierdziliśmy, że będziemy robili łatacza, czyli zakup wieżyczki. A no dlaczego? Dlatego, że jesteśmy bardzo blisko tego zadania, więc udamy się w miejsce, gdzie pozwoliło nam... Gdzie gra nas skierowała. Czekaj, kto to nas skierował? Ten, jak on... Ja mam pamięć muszki owocówki, musicie o tym pamiętać. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa... Że Andy nie żyje? Dobra, Andy żyje. W sumie ostatnio coś się tam działo, ale jakby nie było. No, ja mam pamięć muszki owocówki, więc nie pamiętam, mimo że wczoraj grałem, kto mi to zlecił. Chyba Andy 5 właśnie powiedział o tym, że jest tutaj niedaleko możliwość zakupu wieżyczki. Albo może to ten Jaylin? Wiem, że jeśli chodzi o naprawę mojego robocika, to tutaj Gidik nam chce pomóc. Więc... Ciamciaramciam, próbujemy. Gdzie tu jest? Ty, czy ja zrobiłem... No fuck, czemu ja nie mogę biec? Czy tu nie mogę biec, czy o co chodzi? O, dobra, okej. Z tobą nie gadam, bo jesteś złym człowiekiem. Ty jesteś smutna, z tobą też nie gadam. I chyba poszedłem w złym kierunku. Czemu ja się w ogóle kier... Dziwnie biegnę. O, proszę. Proszę, pani koleżanko. Jakie ładnie się tutaj skradam. Łup zbieracza. Ten coś tam ma. Dobra, nie będę go okradał. To jest złe. Zakup wieżyczki. Przeszukaj obszar. Tu? Z tym ziomeczkiem? Hey, any chance you could mod a turret onto an EML 850? 850, huh? Sounds stolen. Nie, nieprawda. Normally, I don't care. But with the Empire all over this town, I can't afford to do jobs for criminals. If it got back to me... Yeah, I get it. If you want someone who won't ask too many questions, try the Jawas. The speeder techs down in Bestine trade with them all the time. They'll set you up. Złomowisko w Bestine. No dobra. To zaraz, zaraz tam pójdziemy. Spróbujemy, ale... Hey. Ty, ja w ogóle mogę coś ulepszyć tutaj. Chwila. Panie kolego, to... Nie, to już mam na maksa, więc tego nie ruszam. Uzbrojenie takie. Aha, tu ten procesor heurystyczny. Ej, nie. No dobra, no i tej wieżyczki i tak nie zrobię. Co za shit. Pogadajmy jeszcze z innymi. Tu nikogo nie ma. Tego mogę okraść. No jest ten ziomek, nie? Ale z nim nawet nie mogę, pogadać. Znaczy w sensie, no tak, no nie mogę pogadać. Tu ulepszenie i on... limiter mocy. Prośba zrealizowana, to... Przekładnie helicyn... O nie, tego nie będę wymieniał. Tego mam mało i procesor heurystyczny to też mi jest mega potrzebne. Dobra. Pierdziele. Bestin, pustynna dolina. Dobra, gdzie to jest? 3 kilometry stąd. No tak jakby... Tak jakby to może być ciężkie trochę, wiesz? To może być ciężkie, ale zróbmy jeszcze inaczej. Czekaj, wyjdźmy stąd. Panie kolego. Jak ja się tu ładnie mam teleportować? Na przykład tutaj? Czy tu mogę? Śledź. Skarb. Dobra, wydaje mi się, że stąd będzie najlepiej. Bo mam możliwość teleportowania się. Trudno.
Będę najwyżej 2 km musiał sobie... Jak się fajnie pojawił. Podjechać, nie? Mam szybki tutaj ślizgacz, także nie powinno być problemu. Bęk. Droga powinna być w miarę prosta. Martwi mnie, że tego ścigacza dawno nie próbowałem ulepszyć. Ja pewnie mam od groma możliwości ulepszenia, na przykład prędkość większą, albo być może zwrotność, chociaż nie pamiętam, czy ja czasem zwrotności nie mam ten na maksa zrobionej. No nic, będziemy na mieście, będziemy gadać tutaj z tymi ziomeczkami bądź babeczkami od ulepszeń. To może da radę u nich coś ulepszyć przy okazji. Zakładając oczywiście, że mam części, nie? Bo powiem wam szczerze, ostatnio no mam mniej wolnego, mimo że wy tego tak jakby nie jesteście w stanie odczuć, ale nie jestem w stanie tyle grać, tak wiecie, poza kamerą, jak to było w momencie tam kilku dni wolnych, nie? I ogólnie ostatnich 3,5 tygodnia, no. Ale no dobra, życie. Dobra, dobra. Bez team. Ty, czy ja przecież... To nie było tak, że ja się mogłem tutaj bez problemu teleportować? Czy ja nie mam tutaj... Zumowisko w bez team. Nie, no ja nie... Zaraz. Nie, no nie mam tutaj możliwości teleportowania się. Dlaczego nie? Kogo ja muszę odkryć? Mam przesyłkę dla Paszwi. O, to też mogę zrobić, kurde. Czekaj, tu mamy 10. Tu możemy podnieść, tu możemy podnieść. O, i jest ziomeczek. Dobra, chwila, moment. Nie ma nic w pobliżu. Dobra. Talk to me. Talk to me. Lousy Jawa parts. Sorry, did you say Jawa? I'm actually looking for them. Bad idea. Look at this refurb actuator they sold me. Gave out the second I hooked it up to a standard cross converter. You don't want their junk. I don't really have a lot of options. Suit yourself. Their caravan just went back out into the Dune Sea. You can probably still catch them. Znalezione płaskoczołg jawów. Seriously? 1,9 km. No dobra, okej, bo widzę, że ty coś masz. Kup. Co mogę u ciebie kupić? Zio... O, dzień dobry! Procesor heurystyczny, bierzemy! 840, a tu co mamy? Obwód energii bezpośredniej. A, weźmy to. Co mi to szkodzi? Co mi to szkodzi? Mam od groma pieniędzy. Ej, czekaj, stój. Co to jest? Akuakcelerator. Część silnika. Chyba nie potrzebuję tego, nie? Więżkie żelazo. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra. Kupię to, jak nie będę mógł nic z tym zrobić, to... A w ogóle mogę coś sprzedać? G. Sprzedaj wszystkie kosztowności. Dwa koła. Umowa stoi. Nie ma problemu. Chociaż powinienem sprzedawać... Ty... Dobra, jak już tu jesteśmy, to sobie podejdźmy do tego, co ulepsza ścigacz. Znaczy nie, to jest mój ścigacz, dobra, nieważne. Never mind. I have a delivery for Pashvi. Do I look like an info droid? Move along. No nie gadaj, że ja będę musiał tutaj z każdym pogadać. Dobra. Ziomo. Wow, I've never seen a speeder like that before. Zuninka Bunga, tu paga sa Elda Luna. Judging by the modifications, it was probably built for a dug. And with the way the engine's worn down, one who liked to go fast. Guess that dug was a daredevil. Anything good left in the speeder? Still got plenty of value. Some good parts here. You interested? Sure.
And how much would a friend of Jabba pay? For you? It's on the ass. No proszę, czasami się opłaca to robić. Dobrze. Myślałem, że znowu się nie powiedzie, nie? Ta rozmowa, ale spoko. Nie będę tutaj w żaden sposób go głaskał. Let's get moving. Dawaj. Bęk. Południowe jutlandzkie pustkowie. Tędy? Chyba tutaj nie... O! Strefa lądowania, Bestin. I proszę. Odblokowałem chyba sobie szybką podróż. Czy aby na pewno? No jak? Rachel, że tak. Dobra, udało się. Czy powinienem to 6 odcinków? 7, dobra, może 9, nie wiem. Nie liczę już tych odcinków. Ale powinienem to zdecydowanie wcześniej zrobić. Ale tak jak powiedziałem, ja tutaj się nigdzie nie spieszę. Mimo, że gram w ramach abonamentu, to co najwyżej sobie przedłużę na jeszcze jeden miesiąc, no. Na jeszcze jeden miesiąc. I to i tak, no, cena, którą zapłacę za 2 miesiące abonamentu versus ten czas, który tutaj spędzę w tej grze, no jest jak dla mnie akceptowalny. Unless I get in there and help myself first. Jezu, i dać ten mendy mnie będą. Dobra, czekaj. Raz, dwa, trzy. Czekaj. Zanim będę się z nimi tutaj... A nie, dobrze. To teraz jedziemy tutaj, tu i później gdzieś tam w lewo. Dobra. Jeden ziomek chyba jeszcze tylko został, nie? Przestań we mnie strzelać. I taka będzie menda paździerchowa za mną jechać. Dobra. Luck's holding out. Oczywiście, że szczęście ci sprzyja. Dobra, przeszukaj obszar. No to ja już wiem, że muszę tutaj wejść. Dlaczego tutaj? Dlatego, że to wygląda jakoś dziwnie. A zresztą tam jest ikonka jakaś taka na minimapie. Czekaj chwilę. O, proszę, to tego nie wiedziałem. Dobra, tutaj. Tu. No. Serio, ty na taką odległość musisz skakać? Czekaj, tutaj, tu chyba mogę. O. Pięknie. No. Także jakby ktoś się zastanawiał, bo na Twitterze zostałem o to zapytany, nie? Że jak się sprawuje ten abonament, to moim zdaniem bardzo dobrze, no. No to jest, ty, punkt szybkiej podróży w ogóle, jak pięknie. To właśnie tak jak widzicie, no ja jestem zadowolony, nie żałuję żadnej złotówki wydanej na ten abonament. Jest to mój pierwszy raz, bo do tej pory korzystałem tylko i wyłącznie z Game Passa. Natomiast wiem, że
No i ten Ubisoft zwykły miałem tak jakby w formie Game Passa, ale Ubisoft Premium myślę, że też raz na jakiś czas wystarczy. Żeby hey, fajnie by było. I heard you could put a turret on my ship. Ikila mundo, no chup chup, un kliu power tuki. I'm sorry. She said she'll put a turret anywhere if you give her a tooth. Forgive the intrusion, but I sensed you needed an interpreter. Oh, thanks, but I'm not giving her a tooth. No, no, but tukli. Charlak to tukli. But you need, okay, munchom. No, not your tooth. A sarlacc tooth. One from its second mouth. Second mouth? Oh, you won't take credits? Nie, pogolok chugulu. Ta chugu postantan. She says, if you won't pay for breakfast, you can eat sand for free. A Jawa proverb. No, no, I get it. I'll get the tooth. But that turret better be good. You have a deal? How exciting. You know, this reminds me of my time negotiating with the Trade Federal. To jest mega. Dobra, znajdź jamę sarlaka. All right. Anyone know where to find a sarlak? Oh, Watkins! Maja udolia chatunsi! Ty za cheto gran chatumpa! That's a chumpa! Great. Oh, also, I hired a bunch of Jawas to work on the Trailblazer. On purpose? They're putting in a turret. It'll work out. Ty żyjesz? To ty żyjesz, dobrze, cieszę się. Ale i tak zadanie zrobimy twoje. Chcę, żebyś był zdrowy. Mimo wszystko, mimo że chcesz się zabić. Polubiłem cię, bo to mam ekipę, no. Fajnie jest mieć własną ekipę. Jeden 8 km. Serio? Stary, tutaj tu są same bydmy. Co to było? Nie wiem, nie chcę wiedzieć, ale też to słyszałem. You saying I'll have competition? Dead sarlaccs get scavenged fast. Anyone else looking for a tooth won't be coming alone. Fajna zajawka tak sobie jechać po tym, po takiej pustyni typowej, nie? Byliście kiedyś na pustyni? Mieliście możliwość gdzieś polecieć, nie wiem, do innego kraju, czy nawet na tej naszej pustyni błędowskiej? To chyba tak ona się nazywa? Okej, tu mamy jakiś... O, to duże trochę! Czekaj, to gdzieś tutaj? Dobra, to tam. Przeszukaj obszar, ale ewidentnie widzę, że to tam. Tam. Tu są jakieś takie, powiedzmy... Wow, that thing is huge. Where is the second mouth? Probably inside the first mouth. Funny, droid. So funny. Dobra, pięknie. Otwórz pojemnik? No to raczej. Co wzięliśmy? Nielegalne bazdroidy. Poko, czy coś jeszcze mam? Tu mam coś. Cyk. Tu nie mam nic. O stary. To pewnie nic takiego, tam są bandyci. Dobra, czy ja coś jeszcze tutaj mogę zdobyć? Pewnie nie. Dobra, chodźcie na tamtą stronę. Żeby nie było, że coś przeoczyłem. Zestaw trzech patelni, tylko dzisiaj w Biedronce. Taka informacja przyszła. Pięknie. Tu mamy podnieść.
No dobra, no to co? To zjeżdżamy, nie? We're going in next. Odkryto miejsce, martwy sarlak. That's one mouth down. You good, buddy? Tu nic nie mogę, nic. Stary, jej nic nie jest. Znaczy jemu nic nie jest. Przecież on sobie poradzi, bo nawet może na mnie spaść. Czy to jest naprawdę martwy sarlak? It's kind of leathery. Dobra, tak jakby jest to martwy sarlak, na pewno. Wydawało mi się, że to troszkę... Ty, oni normalnie tutaj zrobili sobie... Pociągnęli kabel, ty. Hey, the Jawas have arrived with the turret. Does it work? I'm testing it. No guarantees it will be any good. What's that thing you always said back on Kanto? Good is good, but possible is better? I think you got every word of that wrong. Whatever, you get it. I've got to get to the bottom of this pit. Talk to you later. Jak ona to zrobiła pięknie, no. Normalnie sobie zrobili tutaj te przejścia, jakie... Znaczy przejścia, no to są jego jelita, nie, ale... So many dead things in this dead thing. No, weź pod uwagę, że on też musi jeść, nie? Właśnie zbliżam się do... Nie powiem jakiej części. Podejrzewam, że to jego odbyt. Bo jak wszedłem od tej pierwszej... Ooo! Szewi! Chciałem tylko zaznaczyć. The tooth, finally. Hey, cover set that fiend buzzer. I got one. Now I just need to find a way out. Agua, grab a bola. Oh, she's no pahilta, grab a masto. Hey, hey, over! Cutting filmo! Hatashu, dupa! Jezu, co tam się dzieje, ty? Nie no, żartuję, to nie jest... Chociaż... Wiecie co? No dobra, nie żartuję, nie wiem co to jest. Nie chcę wiedzieć. Ząb teoretycznie znajduje się w paszczy, ale... Czy ja wiem, czy to ja idę w stronę paszczy? Może zostawmy to... poza tematem... dzisiejszych rozkmin. A skupmy się tylko na tym, żeby to zadanie zrobić. Tak myślę, że to będzie najlepiej, nie? Tu. Strutu, majtki z drutu. Moduł siłowy. No troszkę pochodziłaś tu, gdzie masz, wiesz... Takie niekoniecznie fajne warunki. Ale czy to powód od razu, żeby kurde, nie wiem... Myśleć, że ta wieżyczka, choć w minimalnym stopniu może nie spełniać twoich oczekiwań, to jest nienormalne, niemoralne. Jak to? Jak to? Setki pytań, zero odpowiedzi. Jezus Maria, jak mi jest zimno. Następny odcinek, jak będę nagrywał, to muszę ewidentnie ubrać jakąś bluzę, bo wróciłem z roboty. Stwierdziłem, że nagram. Miałem. Did this sarlacc really swallow a whole skiff? Dang ferric. Co to jest skiff? Co to jest skiff? Miałem sobie Dead Sprint ten nagrać. O, dobra. Ale stwierdzam, że nie, że wolę tutaj zrobić Star Warsa sobie, dwa odcineczki, żebyście mieli. Tym bardziej, że już powoli się gdzieś tam zbliżamy do końca miesiąca z tymi publikacjami. Almost out. Tak wydaje mi się, że zostało mi jakieś 8 dni do kolejnej... O, fuck. No przecież ja cię zaraz zastrzelę, że ty mnie będziesz okradać. Hey, come back here. That's my tooth. Po co jest to? Nie rozkminiam tego. Po co mamy? Łopanie.
tyłu ktoś mnie... Nie mogę oznaczyć. No nie, no odejdź. Pięknie. Jay, the Jawas are getting impatient. How can you tell? They're trying to disassemble me. Okay. I'm headed back to their boss now, all right? Just, try to stay in one piece. Montować go próbują, what is that thing? We are not going in another mountain today. Nie wiem, co to było i nie chcę wiedzieć. Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Po prostu wyda... No dobra, ten drugi, jak on się nazywa. Ten Sarlak. Sarlak, Salak, jeden pies. No, na czym ja to stanąłem? Tak, że muszę bluzę ubrać, bo ewidentnie zimno. No zimno, zimno już teraz we Wrocławiu z mojej perspektywy straszne teraz ulewy są. Czy ulewy? No po prostu deszcz pada, nie? Wiadomo, alerta RCB, bo teraz trzeba, jest modne robienie alertów RCB, nie? Wysyłanie. Bo ludzie, jakby ktoś nie wysłał alertu RCB, to później by marudzili, że... Że czemu nie ostrzegaliście ludzi? Why, thank you. I am quite partial to this new torso. I only wish it had my head on it. Hey, you'll get there. Here, straight from the second mouth. Manabisa, manabisa. That's good, right? Oh, yes. I love watching the wheels of commerce in motion. Nowe wyposażenie, wieżyczka laserowa TUB-4. Żar leje się z nieba, naprawia potężną broń zamontowaną w śmiałku, wieżyczkę laserową. Bing, 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 bing. Dobra, kontynuuj. No to czyli fajno. Jest wieżyczka laserowa i co mi to daje? Łatacz. O, ty, to jest kolejny mechanik. Gniazdo wieżyczki śmiałka zostało naprawione. Możesz teraz zamontować i ulepszać wieżyczkę laserową oraz instalować inne typy wieżyczek. Okej. Okay. Inne typy wieżyczek. To co to jest? Warunek kompaktowy detonit. Ale co to jest? Zwiększa zasięg eksplozji i obrażenia zadawane przez wszystkie typy granatów. Dobra, tu. Zwiększa ilość życia przywracaną natychmiast przez fiolki Bakte o 1. O, to jest spoko. I mamy wszystko oprócz przekładni heli cyklicznych oraz wstrzykiwacza seryjnego. Tutaj pozwala Kay zmienić wynik rzutu kością na swoją korzyść podczas gry w Sabaka. Ej, to jest też spoko. I tu mam wszystko, tylko nie mam tego LC3 Skiftera. Tu? Nix może teraz aktywować granaty. Ja pierdzielę. Wykorzystaj Nixa do kradzieży przedmiotu i podaj Nixowi różne posiłki. To jeszcze jeden... O, to jest proste, to ja to zrobię. Osiągnij status zaufanej klientki u handlarzy. Znajdź handlarzy Java. A co to jest? Obniża ceny przedmiotów. O ja pierdzielę, jakie to jest fajne. No dobra, ty, a tu to coś jeszcze jest. Blasterowiec, barman z kantyny w Mos Eisley. Barman. Okej. Okay. Wyposażenie. Ekwipunek. Nie wiem, co ja tam ogarnąłem. Dobra, czekajcie. Baby, baby, kompaktowy detonit. Okej. Okay. Tu już mogę się kupiec. No kupiec, fantastycznie. Chciałbym to wymienić. Kompaktowy detonit. Ulepszony granat teki. To jest tu blisko. Hmm.
I tu wstrzykiwacz seryjny też jest w miarę blisko. Dobra, zrobimy to, ale na razie... Nie teraz, panie kolego. Teraz zróbmy sobie tą spuściznę. NT5 został uszkodzony podczas strzelaniny w bazie IBB. Okej, okay, i Gidik, która w ogóle... O, 30 minuta, dobra. Moi drodzy, kończymy, żeby nie przedłużać. Kończymy, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz. Widzimy się w następnym odcinku. I zapraszam oczywiście też na inne sery na moim kanale. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.